jestem Harry really e, Red To jest mój podcast Czerwona Kartka I back by Popular Demand Było tyle wiadomości e, Przez Tego pana Konrada tutaj Niewolskiego Bardzo e, oklaski Tu jest ze mną Mój do, drugi kolega e, Z legendarnym Kurde e, No mamy legendarny podcast Kiedyś go wypuścimy Maciek Kawulski w ogóle bardzo przepraszam ja nie sądzę, że go wypuścimy. Dzień dobry. Nie wypuścimy go? Nie. Gramy <laughs> dla, Gram ja dla siebie. Ale ty go masz na kąpie? Nasz ostatni podcast, który nie wyszedł. Tak. Mam. Nie. Tak, mam. Masz. Musimy... E, Też bym go obejrzał. No, no właśnie. E, ale to, to żaden problem, ty możesz. E, pytanie do was. Czy możemy się jakoś e, teraz na freestyle'u nazwać jakoś? Zespół... E, m, znaczy ja bym zrobił taką... E, jak to powiedzieć? Stowarzyszenie... Ty byś był um, od marketingu i wizualizacji, ty od kasy. No nie, no kurwa. <grywia> Zrobię ty... mnie księgowego, co siedzi na Excelu. Ja, ja mogę mówić. No ale ja nic innego nie umiem mówić, zrobić. No co? no. Ja za dobrze nie liczę akurat, więc nie wiem, czemu mnie do kasy zrobić. To wiele nie zarobimy na tym. No dobra, no, do, no Ja jeszcze gorzej liczę. Dobra, ale na, możemy jakieś stowarzyszenie teraz... Y, no nasze, to zrobiłeś tylko nazwę. Y, wczoraj. Y, Dzieci lasu. Pasuje czy nie. Jest okej? Jest okej. Nie, panowie, y, wiadomo, Chciałbym, żebyśmy to... mieli jakieś mocne wpływy gdzieś. Tak. Na e... polityce na przykład. Ja nie chcę. Nie? Po co? No, no, a to po co zakładać stowarzyszenie w ogóle? Żeby otwierać ludziom mózgi? A to nie to nie jest do tego potrzebne stowarzyszenie, tylko yy, wystarczająco silna puenta. Dobrze. Zadam wam. Yy, dobra, czyli jesteśmy dzieci lasu. Zapamiętam z pointą, Maćku. Ym, w ogóle pytanie do ciebie, Maćku. Ym, takie off, off, the, off, the, off topic. Czy ty pamiętasz, gdzie my się poznaliśmy? Bo ostatnio próbowałem sobie przypomnieć i, jest, i są dwie osoby, które nie pamiętam, gdzie poznałem. To jesteś ty i Mateusz Borek. Nie hmm. mam kurde... Może, może razem się, bardzo może wszyscy razem. Ale nie, ale serio. Na gdzie? jakiejś imprezie, kto, na której wszyscy byśmy zatruci tą samą sałatką. Przy... <śmiech> 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 nie, ale nie pamiętasz też, nie? Nie. Ja też nie właśnie. Dobrze. Ja w ogóle nie żyję przeszłością, także ja ci mogę powiedzieć, na przykład czego nie będę pamiętał, ale nie wiem, czego nie pamiętam. Dobrze. Um, pytanie do Was, chłopaki. Jakbyś mógł, Konrad, pierwszy odpowiedzieć, um, takie niby proste pytanie: Czym jest dla ciebie miłość? Miłość to najbardziej egoistyczne uczucie, jakie istnieje we wszechświecie. To w taki, tak. znaczy, no Można by to rozpisywać no, na różne sposoby, natomiast miłość ogólnie najbardziej egoistyczne uczucie we wszechświecie. Panie Maćku? Ja uważam, że miłość to najbardziej altruistyczne uczucie na świecie, jakie Panuje. Można to jakoś rozpisać, ale generalnie to jest najbardziej altruistyczna emocja. Ja, ale ja wytłumaczę w przeciwieństwie do Okej. Okay. Bo w naszej kulturze miłość mylimy z pożądaniem. I wszystkie te piosenki, które są od kocham ciebie do nie chcę cię już kochać, przez to kochałam cię, nie znałam i cię rzuciłam, żałuję, że cię znałam i tak dalej, to, to nie są piosenki o miłości, tylko piosenki o pożądaniu. W ogóle słowo z angielskiego love pochodzi od starosanskryckiego lobh, czyli pożądanie. Okay. Easy. Nie wiedziałem, dziękuję. Easy. I w moim świecie miłość jest nastawieniem. Nie jest osobista, nie jest funkcjonalna, nie jest skierowana do jednej osoby, tylko to jest pewnego rodzaju nastawienie. Tak jak na przykład, nie wiem, odwaga, tak jak duma, tak jak wiele innych emocji, które mogą być formą nastawienia i, 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 i najwyższą formą takiego nastawienia do świata jest po prostu miłość. I ona jest wtedy miłością do wszystkiego i wszystkich. A jeżeli chodzi o, o taką miłość, którą rozumie dzisiejsze społeczeństwo, rzeczywiście egoistyczne, no to no to, to jest pożądanie. Ja to, ja to tak definiuję. A czy miłość nie jest gdzieś też trochę chorobą? No wiesz co... To do was, do was pytanie. No nie będę... A należy, bo Ja widzę, że Maciek troszeczkę inaczej podchodzi do miłości. D to patrzy do bardziej takiej wieś międzygatunkowej, szerszej, filozoficznej postawy. Ale teraz zapytam o, o chorobę. Czy bo dla mnie jest, no jest to... chorobą, kurwa, bo ludzie robią z miłości chore rzeczy. No napierdalę, mordują. I... No, dużo różnych rzeczy ludzie robią z miłości. Nie, Co więcej, ale... w imię miłości ludzie robią bardzo dużo złych rzeczy. Matka. Która mówi, ja dla dziecka muszę zrobić to, ma usprawiedliwienie na wszelkie zło, które wykonuje, i wielu ludzi tak robi niestety. Zasłaniają się dziećmi, mówią, ja to robię dla dziecka, bo to jest dla dziecka. No, ale to jest, to, jest, to jest pretekst, to jest źle, tak. źle rozumiana miłość. Nie, nie ma to nic wspólnego z miłością. Z miłości dzieje miłość rodzi tylko miłość, nic więcej. Natomiast wszystkie te złe emocje są, są związane no, na przykład właśnie z oczekiwaniami, z pożądaniami, z yy, yy, wieloma Takimi pośrednimi stanami, które w dzisiejszej konsumpcyjnej popkulturze uchodzą za miłość, ale nie możemy ich z nią mylić. No bo jeżeli wyjdziemy z założenia, że wszystko co złe, to miłość i, i, i to jest największa choroba, to, to w takim razie z czego wynikają wszystkie dobre rzeczy. No, tak, 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 tak. tak. Ale zobacz, wszyscy tak mieliśmy, poznaliśmy Mariolę swoją, jakąś kiedyś. E przez dwa, trzy pierwsze lata była takie, właśnie, czy to jest miłość, czy to jest bardziej. E, jakie to jest to ładne słowo? Pożądanie. Pożąda to Te pierwsze, jak masz te klapki zamknięte, już kumpli się nie widzisz, bo tylko się widzisz z nią, i później to przechodzi. To nie jest pożądanie, jest jakieś ładniejsze słowo. Zauroczenie. Po Bardzo ci dziękuję. Zauroczenie, i później, właśnie po trzech latach się zaczynają te coś tam. Więc to, to jest też pytanie, czy miłość się zaczyna po tych trzech latach, czy ona była wcześniej. No nie, ale cały czas mówisz, cały czas stopniujesz formę e, pożądania. Tak. tak? Czyli, czyli na początku poznajesz osobę tak. odmiennej płci, chociaż bywa, że nie mówię o tobie już, że może być tej samej płci. Ja, ja, ja wiesz, no, mam no, żonę i... No ja i wszystko, ale to nikt cię nic nie podejrzewa. No. Ok. Natomiast poznajesz osobę, poznajesz osobę, która, która y, y, cię zauroczyła. Tak. Występuje jakiś rodzaj chemii. Tak. Fizycznego pożądania między wami. Tak. Które... które, które Przeszło najlepszy test, właśnie taki fizyczny, biologiczny. Pasujecie do siebie z jakiegoś względu. Potem najczęściej pojawia się osa trzecia, która sprawia, że w twoim świecie pojawia się klapka, ona jest moja, i niczyja więcej. A więc przez tą chęć konkurowania i, i taki A syndrom... To już jest poczy przed. No wiesz, no, różnie bywa. Myślę, A nie że... ma egoizmu, to w tym, co mówiłeś? No jest, jest. Bo cały czas mówimy o pożądaniu, które z egoizmu wynika. Na czym polega pożądanie? Pożądam dla siebie, chcę dla siebie. To jest czysta forma egoizmu. I cały czas stopniujecie i wydaje wam się, że gadacie o miłości. W ogóle jeszcze nawet żaden z was nie wypowiedział słowa o miłości. A jak nawet próbujecie, to, to popełniacie błąd na samym początku. W związku z czym, jeżeli chcecie ze mną gadać o miłości, to gadajcie o miłości, a jak chcecie no gadać o, pożąda... temat, o pożądaniu, to gadajcie o pożądaniu. To są dwie różne sprawy. Ej, ale czekaj, dopiero założyliśmy stowarzyszenie, już jest pierwsza kłótnia po... Tak, ja się zwalniam, <laughs> kurwa. Sze po sześciu minutach. Dobrze, panowie A ile ten program w ogóle trwa? Już... <laughs> już jestem zagotowany <laughs> Nie macie tu klimy? <laughs> Właśnie, gorąco Ale nie, nie może być klima, bo później wiesz, nie o. słychać nas Ja udzieliłem już wielu wywiadów i się nie zorientowałem W trakcie, że jestem spocony Na, 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 na pół pleców, <laughs> Hawaje miałem I <laughs> obiecałem sobie, że dzisiaj nie będę spocony to wiesz, to najlepiej po prostu nie machaj. Tak, bądź stary po prostu. Tak. No ja, Albo wiesz. tak, 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 wiesz. Ale nie możesz gestykulować. No właśnie, no mówię tak, możesz. Możesz robić. mówić tylko o bardzo małych sprawach. E, mm, czy możesz, Maćku. Um, bo jest... A czy zwierzęta kochają? Bo jestem ciekaw, <laughs> jak na to odpowiedział. Wiesz co, to, to jest takie pytanie. To jest takie pytanie. No jest filozoficzne. Czy nie, nie u zwierząt jest tylko pożądanie, czy między na przykład z perspektywy Mogę gatunków. No. Czy ja kurwa jestem psem, żeby ci odpowiedzieć? Ja bym chciał być psem. No też bym chciał, ale nie jestem, więc nie wiem, co. co, co no ale jest jednak, miłość. skoro oceniamy, no to musimy popatrzeć nie tylko z perspektywy człowieka. No, ja jestem człowiekiem, no ponoć No nie, ale słuchaj, to jest kwestia, na jakim poziomie świadomości funkcjonuje dana istota. No? Zwierzęta mają instynkt. Tak. My mamy intuicję. To jest, to jest ten sam początek, ale kompletnie inny poziom. Danej umiejętności, nazwijmy to, zresztą bardzo utylitarnej. A y, czy zwierzęta kochają? Myślę, że zwierzęta y, podążają za instynktem y, i w wielu przykładach dużo bardziej y, y, kierowane są taką miłością, jakby jako siłą naturalną, sprawczą na ziemi niż my. Ponieważ zwierzęta nie zabijają się po to, żeby, żeby yy, yy, ukraść pieniądze. Zwierzęta ewentualnie zabijają się z głodu. Nie zabijają się w ramach własnego gatunku, nie zabijają dla przyjemności, dla rozkoszy, dla, dla frajdy. W związku z czym w, na wielu poziomach zwierzęta są istotami czystszymi, ale to jest oczywiście kwestia wypaczenia nas jako kolektywnej świadomości, jako społeczeństwa, a nie tego, że z natury rodząc się jesteśmy gorsi od psa. O tym tylko mówię. Ja chciałem Maczkę zapytać, bo Ma Maciek jest najbardziej tutaj z nas, z tego co mi się wydaje. Oczywiście, Kondzia znam, znam cię mniej niż Maciek, bo Maciekę znam dłużej. Ale widzisz, Maciek nas najmniej lubi po 6 minutach. Ale wydaje mi się, że z nas trzech, w naszym na razie bardzo małym zespole, stowarzyszeniu, Maciek jest najbardziej uduchowiony i tak naprawdę często się widzimy. Ale mało mogłem ci zadać pytań, albo za mało czasu o tym, a mnie to bardzo ciekawi, bo nawet kiedyś może się wybiorę z Tobą, jak będziesz chciał, albo nie, ale taki właśnie Peru, Amazonia, gdzieś tam, wiesz, że tak powiem, w środku lasu, za górami, za lasami. Czy możesz mi opowiedzieć, ile możesz, jak było, dlaczego. to um... dlaczego? Ja powiem Ci tak. Ja wychodzę z bardzo prostego założenia, że. Prawdziwa duchowość zaczyna się tam, gdzie kończy się religia, a, a, a rozwój wynika z wątpliwości, które w religii są z założenia złe. Religia porusza się w systemie dogmatu. Musisz założyć, że istnieje Bóg. Musisz założyć, że istnieje Zbawiciel, Chrystus, Krishna, Buddha, bla, 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 bla. Tak? I teraz. Ja wychodzę z założenia, że trzeba we wszystko wątpić, wtedy się rozwijasz, i w wyniku takich wątpliwości, zwykłej chęci rozwoju własnej świadomości, udawałem się w różne podróże, y, y, które miały nauczyć mnie nie czegoś o Bogu, tylko czegoś o mnie. I jeżeli pytasz o Peru. To... Ale czy ja to przerwę ci? To gdzie byłeś w takich. Um, Takim. W W W Gdańsku. I tam też bardzo sięgałem wysokich Byłeś ostatnio we Wrocławiu? Byłem. Widziałem cię. Słuchaj, podróżowałem w wielu miejscach. Ale co, ale Tybet był? Wiesz co, byłem w Indiach i dojechaliśmy do Nepalu. Mieliśmy tam dość takie poważne plany, żeby, żeby jechać wyżej. Kiedy to było? Jak może to... No, parę lat temu. Ale 10, 5? Nie, nie, no raczej strzeliłbym, że 5. Okej. Okay. I, I to była rzeczywiście niesamowita podróż. Ale nie dojechałem do Tybetu, mam zamiar tam wrócić. Indie są niesamowite. Jakby rozumiem ludzi, którzy jadą tam, wracają i mówią, że. Coś ich zmieniło. Kompletnie są innymi ludźmi. Tak. Bo to jakby łapiesz kompletnie inną optykę do tego, co jest problemem. Wydaje ci się, że żyjesz tu w świecie pełnym problemów, bo wiesz. O! Oh, kurwa, znowu nie zdążyłam na autobus. Wiesz o co chodzi? Albo, albo tam nie mam pieniędzy na to, żeby normalnie żyć i. W fajnym budynku i, i, i jeździć normalnym samochodem. Wiesz, muszę jeździć autobusami. Nie? Nagle trafiasz do świata, gdzie wychodzisz, i oczywiście wszystko jest, wszystko jest tylko twoją decyzją. W dużej i małej te, te. optyce świat, który cię dotyka i który spotkałeś, to jest twoja własna decyzja, łącznie z chorobami, za co pewnie zostanę spiętnowany przez falę nieświadomych siebie hejterów. Natomiast y, pojawiając się w świecie, w którym z jakiegoś powodu gromadzą się ludzie, którzy przepracowują. Na tym poziomie świadomości, częstotliwości, e, e, jakieś, jakieś własne wyobrażenia o tym, jak świat wygląda, i widzisz ludzi umierających na ulicy, otaczających Cię, e, e, a obok przejeżdżające drogie samochody i ludzi, którzy idą na drogie zakupy, to zestawienie tych dwóch światów, e, ten brak symetrii pomiędzy tym wszystkim i takiej równowagi, takiej, e, takiej klasy średniej, powoduje, że naprawdę dla takiego człowieka jak ja wszystko się wywraca do góry nogami. Patrzysz na ten świat, mówisz, sobie, Wow! Wydaje nam się, że, że, że mamy problemy, wydaje nam się, że coś wiemy, wydaje nam się, że. E, że albo, albo mamy jakieś, jakieś, jakieś wypracowane stanowisko na temat samych siebie, a tu nagle coś takiego. Więc polecam Indie dla ludzi, którzy potrzebują tego, żeby e, nimi potrząsnąć. To, co gadaliśmy kiedyś, bo nie da się ukryć, że już no. kiedyś gadaliśmy, e, wszyscy ze sobą. Pod, od tego też są teorie spiskowe, żeby potrząsnąć, powiedzieć halo, skoro. Ten świat w tym obszarze nie wygląda tak jak całe życie myślałem, że wygląda, to znaczy że wygląda jakoś inaczej. Zacznij szukać. I na tym polega na, na tym polega ta gonitwa wynikająca pierwotnie z pierwiastka, który się nazywa wątpliwość. Mniej wątpić to co widzisz, to co ci otacza. Znaczy jako w ogóle dzieci lasu i jako przewodniczący czy ten od rozmowy w ogóle powinniśmy przestać czy teraz w podcaście, czy jak się widzimy prywatnie, mówić teorie spiskowych w ogóle też, to już mówiliśmy, nie? że w ogóle to jest, to jest już sam sobie robimy mindfuck mówiąc no. teorie spiskowe, jak wiesz, nie ma teorii spiskowej. Czy e, zaraz, Kądzio, w ogóle jak chcesz mówić coś, to ten. Ja jak ty... <laughs> słucham, do <laughs> <tą> worry. <laughs> Ale m, bardziej mnie, bardziej mnie, bo m, <laughs> jeśli mam kiedyś z tobą pojechać, Maćku, to bardziej mi ten las, ten Peru, ten, te, ta Amazonia... E, Jak jest? Bo Indie też za, chcę za, nie byłem w tych dwóch miejscach. Indie mam swoją fazę e, w ciągu 5-10 lat Darjeelingiem się przejechać tym pociągiem, wiesz. Um, też chcę w ogóle Transiberianem przejechać, takie mam fazy. Ale ale Lubisz pociągi po prostu. E, ciapongi no lubię, lubię. Lubię i tak właśnie 7 dni i w tym Darjeelingu wpada Pani z kozami, czy z baranami, wiesz o tak, co tak. mi chodzi. No wiesz, i, i zatrzymujesz się przy każdej świątyni, idziesz zobaczyć, wiesz. My no. po Goa jeździliśmy na Royal Enfieldach, takich prawdziwych okay. z tamtych czasów. No. Z niesamowicie przyjemnym soundem, dźwiękiem. Ale czy możemy dzieci lasu zwrócić do lasu? Bo ty, byłeś, ty jesteś na, tak naprawdę the originator, który był w tym lesie najbardziej sławnym i naj, największym chyba na świecie. Mhm. Jak tam jest? Bo to jest już las. To nie jest miasto, to nie jest... Pytasz o ludzi czy o przyrodę? O wszystko. No jest, to... Jestem głupi, nie mam pojęcia, ja byłem w lasach w Chorwacji, w Niemczech, w Polsce. Słuchaj, wiesz co, no, ja też nie zwiedziłem całej Amazonki. Okay. Nie, Tony Halik to ze mnie żaden, ale, ale jakby pojechałem w bardzo konkretnym powodzie, z, z bardzo konkretnego powodu do Peru. Pojechałem do, do, do takiego miejsca, gdzie Indianie Shipibo Pierwotny lud mieszkający yes. tam, to, tam od, 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 od zarania dziejów, yy, prowadzi yy, medycynę zgoła inną niż ta, która została wprowadzona kilkadziesiąt lat temu przez yy, wpływowe żydowskie rośliny, rodziny. Czytałeś, co ci wysłałem? Tak, tak, ale nie, nie było to dla mnie nowością. W związku, czym, w związku z czym, tak jak my idziemy do apteki, boli nas głowa i kupujemy związek, który się nazywa tam paracetamol. Tak. A gdy boli nas dupa, to kupujemy. Z ibuprofem. Tak? No to tam jest. No to tam wygląda to tak, że, że boli cię ręka, idziesz do, do, do szamana, który rozmawia z roślinami w taki sposób, jak u nas lekarz pod mikroskopem je rozpoznaje. Tak. tak? I, I oni o związkach chemicznych mówią: duch roślin. Tak? My mówimy, Aha. że. Że, że to ma trzy związki chemiczne, dwa aktywne, a oni tak, mówią tak, tak. o duchach roślin i, i, i w ten sam sposób leczą. I leczą z chorób, które, co ciekawe, i, i nie chcę tutaj akurat ta przytaczać, bo to będzie wielki skandal, co ja teraz bym tu powiedział, ale, ale no widziałem chorych, i słyszałem od ludzi, którzy byli świadkami, no też nie byłem tam, nie wiadomo ile, i, i, i którzy leczyli choroby, które są niewyleczalne. Ale ty byłeś tam, bo byłeś chory na coś? Nie, nie, nie. A, okay. Ja pojechałem po prostu, bo, bo, bo wiecie, bo tego typu medycyna, to jest medycyna, która jest cienka granica pomiędzy tym, ona funkcjonuje pomiędzy światem fizycznym, a światem mentalnym, w związku z czym te podróże po Ayahuasce, czy którą tam zażywałem wielokrotnie, czy na przykład czy na przykład y, 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 różne inne rośliny oczyszczające, to, 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 to ta granica pomiędzy faktem, czy ty, się, czy ty to robisz z powodów fizycznych, czy, czy typowo mentalnych, jest bardzo cienka, nie? I, 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 I jakby lekcja, którą dostajesz, jest taka na koniec dnia wychodząc z dżungli, że, że nie ma takiego podziału. Podoba mi się, bo mam tylko dwóch znajomych, ciebie i takiego mojego kumpla Marcina, którego pozdrawiam serdecznie, którzy mówią mi o jachłaszce, wydaje mi się w prawidłowy sposób, tak? Bo znam i też już nawet w Rapie w Stanach, szczególnie na zachodnim wybrzeżu, już się moda zrobiła bardziej na ćpanie, a jachłaski. Rozumiesz mnie? I to jest bardzo przykre. Tak, już nawet wyselekcjonowano DMT tak, tak, jako, tak, tak. jako składnik aktywny, który po prostu się ćpia. No, Oczywiście. Że tak. No tak, tak, tak. Więc fajnie, że ty to opowiadasz. Ja ci powiem szczerze, że akurat strasznie jestem człowiekiem myślącym i bym się bał wziąć ajohłaskę. Mówię ci całkiem szczerze, bym po prostu wydaje mi się, że jakbym to wziął, bym, nie wiem, poszedł w złą stronę. Słuchaj, powiem ci tak, no i mówię to wszystkim, którzy mają te same obawy, bo uważam, że to jest rzecz, której każdy świadomy człowiek powinien spróbować. Zresztą są ludzie tacy jak na przykład Henkok, antropolodzy, którzy uważają, że początek ludzkiej świadomości bierze się od roślin wizyjnych. Natomiast e, co robi łaska? Daje ci wgląd w samego siebie, więc chcę ci powiedzieć tylko jedną rzecz. Nie znajdziesz tam niczego, czego tam nie ma, a to, czemu się nie przyjrzysz, kiedyś cię dojebie. W związku z czym najwyższy czas, żeby zacząć to wyciągać, a nie zamiatać pod dywan. Czy to jest wystarczająca zachęta do tego, żeby pisać łaskę z Indianami, czy piwa? Znaczy, nie. ale jak już miałbym, ciągle się boję, ale jak miałbym się napić. To tylko właśnie tam z tymi, tylko ze mną. z tobą, ale w, tam z ziomkami piwo. No, myślę, że jest wiele w, Tutaj... wielu mistrzów, którzy próbuje, próbuje tą kulturę przem... No, jest, jaki, jest jakiś szaman w Czechach, słyszał przemycić do Europy. Tak, jest, jest bardzo, bardzo, bardzo fajne. powiedziałbym, powiedziałbym miejsce, gdzie się ceremonie odbywają no. z dobrą energią w Czechach. E, e, wiesz, ja, ja, ja nie znam tego środowiska, bo nie jestem nim żywotnie zainteresowany, natomiast jakby jestem żywotnie zainteresowany tym, żeby ludzie jako, jako, jako jak ludzkość poszerzała świadomość i, i żebyśmy szli w stronę miłości, a nie w stronę wojny. W związku z czym na pewno na pewno Ayahuasca jest pewną drogą na skróty, bo można pojechać na Vipassanę na dwa miesiące i medytować i, i szukać siebie, ale boję się, że że, że już łatwiej ludzi namówić na ayahuaskę, która jest zresztą, bo to nie jest przyjemny zabieg. Wiesz o co chodzi? No nie, no, się, no. I, 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 I wiesz, i zaglądasz tak głęboko w siebie, że, że czasem masz, masz stracha, gdzie ja jestem, a jesteś tylko we własnej głowie. Nigdzie dalej, nie? Więc to, więc to, więc to nie jest super, To nie jest kreska, koki piwko i blancik z kolegami, po którym się możesz pośmiać. Nie, 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 to... No nie, nie, no, ja wiem, 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 bo długo rozmawiam, tak jak ci mówię, z tym moim kumplem. Eee, ale też to, to, co mówisz, Maciek, pamiętaj, że trzeba mieć trochę kasy jednak, żeby do Sipibu pojechać. Mhm. Nie każdy, myślę, że, jak to się mówi, e, no, większość Polaków, mówimy, bo jesteśmy w Polsce, nie ma kasy na to, a dwa, jeszcze większość... Polski, większość Europy, świata, mają zryte beryty, zryte mózgi przez telewizję. Więc, yy, no nie wiem, o a ja może Discovery kiedyś puściło jeden reportaż i może, jeśli ktoś jest w miarę inteligentny, to nie musi daleko, ma laptopa, ma internet i sobie na YouTubie coś fajnego, rzetelnego na tym znajdzie. Ale tak naprawdę. Nie, nie sąd, wiesz, to nie sądzę, że, że znaczy, ja, ja, to, nie ma. Ja, ja się zgadzam wszystko z tobą, na 100% akurat. Nie? Nie, że tak, mamy... no co chciałem powiedzieć, bo być może to ale będzie. Ale to jest, brzmi trochę. To jest utopijne dla, dla, dla no właśnie zwykłego nie. kowalskiego. No, no, właśnie, no właśnie nie, bo, bo to bo, bo wiesz co, chodzi, bo śmiem twierdzić, że taki wyjazd do Peru jest kosztuje cię podobnie do wyjazdu na Cypr, gdzie od rana do wieczora siedzisz w tym barze w basenie potąd i od 11 jesteś już tak nawalony, że... Ostatnio polskie morze jest mega drogie, jest droższe Najdroższy. niż... No to na pewno no. no to na pewno tydzień w dżungli i tydzień w Sopocie to jest bardzo porównywalna cena, dokładając do tego oczywiście bilet, bo w ogóle no. w dżungli to już nic tam nie kosztuje. Tam idziesz no. i jesz to, co rośnie. Natomiast, no. natomiast wiesz, natomiast no sama podróż jest pewnie jakimś tam wyzwaniem. Ja myślę, że, ja myślę, że, że, że absolutnie dostępna sprawa. Oczywiście nie dla wszystkich, oczywiście można pojechać bliżej, oczywiście można próbować i oczywiście w ogóle Ayahuasca nie jest dla wszystkich jako taki drogowskaz w, w, w momencie życiu, w którym nie wiesz, w którą stronę podążać, ale na pewno jest tak, że na pewno, na pewno to nie jest tak, że jest niedostępne i że powstał jeden program na Discovery. Na Netflixie jest pięć filmów o, o Ayahuasce i zresztą dobrych. Można oglądać, można zgłębić, można próbować, można szukać. Wiesz, fajny jest dla mnie miernik, to jest podcast e, wcześniejszy z Konradem. Chodź sobie, dobra? <laughs> no chodź, no, no weź nie, już. Naprawdę idziesz zajarać w trakcie programu? <laughs> Konrad Niewolski. Ciuje. Konrad Niewolski poszedł, zaraz wróci. A co e... będziesz harał? Weź, to weź szybko zajaraj. Pamiętaj, że od tych grubych można dostać raka. I ten i e, słuchaj. E, o co mi chodzi? Właśnie bardzo duży zrobił na nas e, ten e, podcast z Konradem, i tam jednak stary jak później ci mogę pokazać. Wiem, że to jest nieważne komentarz, że mówiłeś o hejterach. Fajnie, bo bardzo dużo osób prywatnie do mnie napisało, czy na Insta, czy coś tam. Red. Daj mi parę książek, bo my pojeśliśmy właśnie w te nasze teorie niebiespiskowe, co miałem mówić, że już to tak nie nazywamy, tak? Ale. E, jednak dużo ludzi wiesz, no ma bekę z nas, nie? I wydaje mi się, że to jest jedna rzecz. Druga rzecz, to jest to, co ci, wiele razy ci mówiłem, też trochę podróżowałem nie aż tak daleko, ale w, w ostatnim roku byłem trochę i w, i w Europie, w różnych miejsca i w Stanach. Ja naprawdę stary, czuję wibracje yy, złe. Czuję, nie wiem, jak to nazwać, że, że ludzie do siebie. Jest coraz gorzej, stary. Naprawdę jest coraz gorzej. I, 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 I jak rozmawiam z Tobą i wiem, co mi mówisz wiele razy, tak jak teraz powiedziałeś, masz takie płyty, Mega mi się to podoba, ale gdzieś, kurde, no zastanawiam się, czy nie uważasz, że, że no niestety chyba tak nie będzie. no. Ja nie wiem, stary, jak będzie, bo nie jestem. Jakbym wiedział, że jak nie będzie. No nie wiem, że, że jednak ta miłość nie wygra. Mówię miłość, wiesz, dobro, albo nazwijmy to tak. Że jednak to będzie wiesz, po prostu no wielki fakap. up. Co, jedyne co możesz zrobić, to zmieniać samego siebie, dawać przykład i, 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 próbować, i, za, i w ogóle zacząć świat od i skończyć na tym od zmiany siebie, więc witamy końziu. <laughs> Idziesz tu? To ja bym poszedł coś zjeść tutaj, mogę? <laughs> Czekaj. To zamieńcie się chociaż, nie? Wiesz co? Ech... Ja myślę tak, to, co utrzymujesz, w umyśle dąży do manifestacji. Jesteś człowiekiem, który. Czy ja tego y... powiem Konradowi, bo nie było go, no. to było ważne. Pod naszym podcastem, który był zajebisty, jest garstka. garstka ludzi, mm -hmm. którzy właśnie napisali RED. Co mówił Konrad, z jakiej książki, o tym, co ty gadasz? z jakiej książki. Ale dobra, nie, ale wiesz, no pod, ale fajnie, że wiesz, interesowało ich to. Podałem te źródła, Zekaria Siczyn, e, tych bogów, Rydwany Bogów bl, bl, i tak dalej, ale w komentarzach później możemy zobaczyć, było wiele, hahaha, idioci, tumani, debile, whatever, tak? I ty... bardzo dobrze, nie muszą wierzyć przecież w to. to nie no, ale wiesz, no bardzo dobrze, wiesz, no. No, też, też ludzi zmieniać. No wiesz, no ale chodzi mi o to, że to, to jest bardzo proste. I powie... największą wadą jest to, że oceniają, przestań ich oceniać. Ko Konrad mi powie, kurde, robię najlepszy gulasz, kurde. E, sz... Naprawdę. Mówiłem ziom, no nie, nieprawda, niemożliwe jesteś chujowy w robieniu gulaszu. No. no nie, skosztuję jego gulasz i powiem stary, no masz rację, robisz zajebisty gulasz. Albo no nie, no robisz chujowy gulasz, tak? A mi chodzi, że ci ludzie nawet. Wiesz, no nic nie otworzy, nic, po prostu wiesz. To, co mają ryte przez mainstream, przez telewizję, przez gazetę, przez szkoły, które od początku gadają nam głupoty, już mają tak zryty beret, że my wychodzimy na, na właśnie na tumanów, na debili, na coś tam, a tak naprawdę wydaje mi się, że my jesteśmy bardziej odczytani od nich. Co czy jestem nawet tego pewny. To jest pytanie do Was, no? Stoję się, że pomiędzy gularzem a świadomością jest pewna subtelna różnica. No. Gularz łatwiej zrobić. A świadomość to jest coś, nad co trzeba pracować, z czym trzeba się mierzyć, czemu trzeba stawiać czasem opór i, 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 i to jest właściwie taki, to jest taki gulasz, który się robi do końca życia. I, i, ludzie, i ludzie mają z tym problem, bo, 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 bo świat dzisiejszy zachęca nas do dużo szybszych rozwiązań. Mhm. Że chodzi. My chcemy, chcemy, aby nasze pragnienia zostały spełniane w ciągu kilkunastu sekund. Tak jak w gularzu. Chcę, biorę na widelec, mam. Chcę, mam, Wie, że co chodzi. A, a, a świat takich doznań duchowych to jest świat poszukiwań yy, i bardzo często nieprzyjemnych wniosków i bardzo często wyrzeczeń, w związku z czym no, ciężko jest yy, znaleźć ludzi na tym świecie. Jest ich o wiele mniej niż tych, którzy wolą żyć szybko, którzy, którzy na chwilę wchodzą w ten świat slow gularzu. Konrad? No z 1% ludzi tak stara się tym interesować przecież i to, to jest maksymalnie 1%, do których można próbować uderzyć. Znaczy, też właśnie, bo to są głupie moje przykłady. Konrad, Maćku, kłamaliście, jak byliście dzieciakami swoim najbliższym, swojemu ojcu, swojej mamie. Nie wiem, jak miałeś 16 lat, ściemniałeś mamie, że, nie wiem, idziesz tylko do kumpla, szedłeś się najebać dalej, albo wiesz, o co mi chodzi. Nie rozumiem, jak ludzie... Jak ty, ty, ja, ty, wszyscy my kłamaliśmy w swoim najbliższym, jak byliśmy w jakimś okresie swojego życia, to jak może głupi człowiek, przepraszam, że go tak nazywam, czy prosty, czy nie wiem, nazwijcie go jak chcecie wierzyć, że media mówią nam prawdę, że wszystkie książki mówią nam prawdę, że wszyscy pisarze, którzy bo tak pisali... Ale tak jest wygodnie, tak jest po prostu wygodnie, kurwa. Ale nie, ale mi chodzi o to, że jak możesz tak myśleć, stary, no. Ale oni nie myślą, tacy ludzie nie myślą, nie zadają pytań. Oni Na przyjmują mi... tak, jak jest, jest im wygodnie, przyjmują jakiś status quo i nie zmieniają tego, nie zadają pytań. A, jest tak, jak chodziło. a poza tym, wiesz, to no ciężko jest znaleźć alternatywę, gdzie jej szukasz? Skoro cały mainstream, mainstream, czyli to, co dociera do wszystkich, jest, jest wiesz o co chodzi, no jest, jest bardzo... Świat jest bardzo prosto poukładany. Nagle musiałbyś, wiesz, ca cała, cała. No masz wszystko przeciwko A sobie. Ej, mogę, właśnie, to jest, bo ciągle gadałem, później mam przykłady, właśnie z córką. Dwa dni temu. Oczywiście zawsze w furze. Tata, uczymy się, że Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę. W ogóle zwariowałem, że jeszcze się to uczą. Mówię, ale młoda, przepraszam cię, ale to jest. No byli na pewno wikingowie wcześniej, ja jeszcze a wcześniej ten, ale wikingowie na bank byli wcześniej. Jeśli mówimy o odkrycie, że ktoś z innego kontynentu, to możemy iść jeszcze wcześniej dalej, ale już nawet wikingowie byli 500 lat przed tym, są te. Nie, no nie, no nie, mówię, ale młoda, masz, no wiesz, 12 lat, już masz smartfona, ja siedział z tyłu, mówię, zagugluj, wikingowie, Ameryka, no i normalnie weszła nie na jakąś na Wikipedię chyba, czy na taką stronę i było napisane, to prawda. Nie wiem, w, dziewięć, w 900 po jeździł no, Ale jak... jak zmieni to jej życie, pewnie ale, ale Chcesz, nie... żeby ona teraz naprawdę martwiła się wikingami, czy 14 Ale nie, mi chodzi czy... tylko o to, że już w szkole ciągle nie uczą rzeczy, które są napisane na stronach mainstreamowych. Wiesz, o co mi chodzi? To już jest gruba rzecz. Bo tu, tu ja nie, Ja wiesz, ja mogłem jechać dwa levele dalej, ale nie chcę, córce od tak jak gadaliśmy kiedyś, wiesz, ryć, beret wiesz... Anunaki, wiesz o co mi chodzi, Sumer, oni już wcześniej, te wszystkie, wiesz, zobacz piramidy, kurde, w, w Meksyku, zobacz piramidy, nie poszedłem tam. Powiedziałem tylko, Marina, wikingowie, znaleźli monety ich, tak dalej. Także spokojnie dałem level easy swojej córce i sama weszła <coughs> na stronę i mi pokazała po prostu, prowadziłem, obróciłem, widziałem, że normalnie jest to napisane na pierwszej głupiej stronie, ale jednak pani nauczycielka w piątej klasie Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę. What the fuck? PR. Konrad, bo powiedz coś, bo idziesz, idziesz na fajki ciągle. Już byłeś na fajku. No nie, bo prowadzisz w taką chujową stronę tę rozmowę, bo gadamy o tym, że my mamy się żalać, że kurwa ludzie nie rozumieją pewnych rzeczy. Znaczy, ja się, ja już się ja użalam, bo chcę... mam dziecko i jest uczony kłamstwa, no, Ale jest stary. Tak, jest uczony kłamstwa. Albo wychowasz wariata, wierzącego w Anunaki, tak jak my, albo musisz tak... Ale zrobić... dlaczego wariata? No bo chce, żeby dzieciak wierzył w Wanunaki? Nie, Czy chcę, chcesz, żeby, żeby samemu sobie zbudował ten. Chce, żeby samemu, ale żeby też właśnie czytał takie rzeczy i zobaczył. Czyli musi się zarazić chęcią zadawania pytań. Ona sama sobie zbuduje. Nawet my wierzymy w różnego typu rzeczy związane z ludźmi, ale każdy z nas wierzy w co innego. Tak. Ja wierzę w hodowlę, Maciek po swojemu gdzieś to ogarnia, ty po swojemu. Każdy z nas wierzy w co innego. I my na przykład nie przekonujemy siebie, kto ma rację, tylko gdzieś razem szukamy tej prawdy, idziemy, zadajemy pytania. Czyli znaczy tak my samo... na pewno nas łączy to, że wiemy, że wiele rzeczy po prostu jest nieprawdą, co nam... Większość. No, większość. Większość. No, wie, wie, wielką większość. No, 80% wszystkiego jest bullshit. No, o to nam chodzi. A to czy... I nie przewalczysz tego, bo to, że... System hodowli jest w określony sposób prowadzony, żeby ludziom odbierać nadzieję w życie faktycznie inne niż fi fizyczne, tak, żeby żyli hedonistycznie, tylko pili, robili kolejne dzieci, wstawali, praca, najebka i tak lecą tylko kolejne dni. No i tak kurwa więc wszyscy żyją, no. No to tak jest, no. Coś Wiesz, zmienić, wypromowane no? są teorie, te, które mają właśnie to, co tam, przebiłem się na moment z tym słowem, PR, które mają lepszy PR, no. Kolumb miał lepszy PR niż niż ci, którzy przyjeżdżali tam wcześniej i zresztą zdziesiątkowali populację e, e, Ameryki Południowej, ponieważ jak Kolumb, e, e, czy tam północnej, jak Kolumb tam przyjechał, to tam już było już, już ludzi dużo mniej niż wcześniej, okay. bo tam ich już wybijali dużo wcześniej. Wiesz, nikt nie zdaje sobie sprawy, wszyscy myślą, że Edison Yy, no Nikola Tesla. Edis, wszystko Edison zajebał jest, Tesli. Na Edis, nie, nawet nie tylko, że zajebał, tylko jest dużo bardziej popularny. Miał lepszy PR. Wszyscy myślą, nikt nie wie, że Tesla wymyślił radio. Chociaż no ten nie. gość, ten tam Giacollo, czy tam no tak, ten tak, drugi, tak. który to wymyślił, zrobił to na patencie Tesli, wiesz. Są ludzie, którzy po prostu... Yy... Tesla jest teraz boom na Tesli od 10 lat. Jest, powraca. Powraca, dopiero. No, Tesla, jeśli chodzi o PR, jest... Gdzieś no tam za Einsteinem, tak, a no. powinien być pięć razy przedak. No bo prawda się wybija, jako, jako taka wiesz. Spokojna siła, która jest. Ale tak. PR zrobili, no. wiesz, że on umarł sam w hotelu i zrobili z niego wariata, media wtedy w nocy wariata, no, że to był totalny freak i tak było najlepiej. Bo on chciał dać prąd ludziom za darmo. Tak. I wiadomo, że już były korporacje, a prąd korporacje wiesz. Wiesz, on też nie wiedział, jak to zrobić. Gdyby wiedział, to pewnie by sobie brał. On był idealista, więc też się po prostu wiesz, przejechał na to. Ten... Znaczy, myślę, że on był blisko tego ale pewne osoby też, wiesz, no... Zresztą myślę, że idealista, czy nie wiedział, jak to zrobić, Maćku... To znaczy, teraz gdybamy. Ale wiem, że jak rodzina dowiedziała się, że umarł, przyjechali gdzieś tam w tym hotelu, w pokoju, gdzie on już mieszkał, bo na koniec mieszkał po prostu w pokoju hotelowym. No to... Całe życie mieszkał w pokoju hotelowym. To, to, tylko to... coraz gorszych hotelach. Wpadał gorszy. do coraz gorszych hoteli, a później zabrali mu jego największe dzieło, czyli tą taką wieżę, którą A, to wybudował. wcześniej. To już to jest 20 ale lat i zabrali, mu I zabrali mu właśnie za pokój hotelowy, za który nie płacił. W, to, to jakiś znany milioner mu tą wieżę sponsorował w ogóle. Teraz nie tak. powiem ci nazwy, ale nieważne, ale chodzi o to, że Rodzinka szybko przeszła do... Nie JP Morgan. Tak, JP Morgan, zgadza się, na 100%. I um, o co mi chodzi, wpadła rodzina, ale papierki już przez FBI, czy tam, nie wiem, czy wtedy to się tak nazywało, już nie było. Jego no. wszystkie... No zawinęli wszystkie. No, zawinęli no. wszystko. Ale lepiej, ten, Więc... hotel, ten hotel, który dostał tą działkę za ten jego pokój nieopłacony, żeby łatwiej było sprzedać ziemię, zburzył tą wieżę, no. która dzisiaj pewnie byłaby... Zarabiałaby miliony ludzie by przyjeżdżali ją zobaczyć wiesz, no. w wieżę Tesli, nie tak. Jak wieża Eiffla prawda? Tak. Ta fotka, gdzie on siedzi i te pioruny szczerają, przecież mas. Ko w tą fotkę, nie? Czy tak tylko udajecie, że. Ja udaję. Nie, no to klatka Farada <laughs> ja on to robił. Przecież popisywał się, jeżeli chodzi o ten. No, była walka pomiędzy Teslą a Edisonem, <laughs> bo Edison chciał przeforsować prąd stały, a Tesla zmienny. I to cała walka nie, dobrała, no, ale Nie, ale on tą walkę wygrał bracie jak Tesla miał tam 28 lat i, i znaczy, on miał po prostu znaczy, Tesla przyszedł z Europy był na początku jak I się próbował mówi uczeń, uczeń Edisona on, on pracował, Edisona. pracował u Edisona i z rok pracował i po roku zjadł go że tak powiem wciągnął go, Bo nie, Edison mu nie zapłacił za coś chyba i o to poszło tak 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 no. Ale, nawet... te, ale też też jest, Edison się trzymał Skorpo i tak dalej, a ten szukał... Chciał... Był biznesmenem, no. No tak, tak, a ten chciał właśnie, był bardziej, tak jak mówicie, idealistą, ale on był blisko, żeby znaleźć takie rzeczy. On o internecie mówił, że za parę lat będzie będą ludzie rozmawiać ze sobą... Nie Przekazywać jak... obrazki na tak, odwiedzenie. Ale on też wylek. mówił, że tak, wiedza, to... którą dysponuje, nie jest jego wiedzą, tylko że on ją dostaje zupełnie w czasie snu, zupełnie z Tak, tak, wymiaru. ja też czytam akurat dużo rzeczy, że są ludzie, którzy podejrzewałem, że Tesla nie był je generalnie... Stąd tylko stąd, czy miał. A to już jest wiesz, no. Nieważne. Ważne. Pół Chorwatem <grym> jak ja. Yes! To czy był pół serbem, pół <grym> Panowie, jeszcze teraz w inną stronę pójdziemy, bo były lasy i tak dalej. Pytanie było wcześniej rozmawiałem, także Konrad. Sprawdzasz sobie w telefonie? Jakie pytanie <grym> chciałeś zadać? <grym> nie, nie mam nic. Um, patrzyłem tylko, ile rozmawiamy, żeby nie było później, bo zaraz Wojtek zacznie gadać, że ten. Um, Pytałem Konrada, czy nie może jakiś film zrobić w tą stronę? Nie mogę. Nie ma pieniędzy na takie produkty. ale bo... kończą go jak Tesla. Nie, 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 ale. Nie, ja zrobię. Tylko że o to chodzi, że tak. Taki film w Polsce nie zarobi, to raz. Jego można zrobić na rynek zagraniczny, to dwa. Żeby taki film robić, to trzeba go trzeba robić, robić dla idei, a nie do zarabiania. Więc musisz mieć dużo wolnej kasy do wyrzucenia, której nie mam, żeby taki film zrobić. W związku z czym trzeba porobić trochę filmów, na których zarobisz. Po to, by robić filmy, które jest Batman... stają wartościowe. Na <laughs> Batmana marzyłem zawsze nakręcić. Ale Batman to musisz mieć mega... Ale jakbyś chciał Batmana zrobić, musisz kupić jakieś prawa od Marvela? Nie, nie to żartuję. Batmana to możesz robić tylko z Marvelem. No, no, no właśnie. To no można okay, zapomnieć okay. już. No dobra. Ale nie, nie, nie. Ale teraz żartując, nie żartując. Tym, gdzie po... ten Batman tymi samochodami po więzieniu jeździł? <laughs> Bez sensu. Tutaj. To Fonownie. tak jak kiedyś myślałem o Spidermanie. Wyobraźcie sobie Spidermana, w Warszawie I on może ratować ludzi tylko między Mariotem a Pałacem Kultury, a jak przestępstwo jest już alejkę dalej, to on nie ma, bo nie ma się na czym zawiesić, nie? On chłopie lata na tych, wiesz, to jest też, wiesz, Spiderem może być tylko... W ja, ja miałem, ja miałem kiedyś takie myśli, nawet chyba ci mówiłem o KSW. No. Um, znaleźć um, waga ciężka, przekozaka, w stójce przy kozakach. Później Dżudzicu coś tam się go ogarnie, ale że był przekozakiem kozakiem w stójce, mhm. wydzielany wydzielony krzyż na plerach, taki gruby i stary, rozmowa, jak się mówi, jak konferencja, masz ciągle z dwie konferencje prasowe przed, nie? Teraz już miałeś tą przed sobotem. Już, już miałeś ją, prawda? Dobrze mówię. Tak. I później masz drugą trzy dni przed, cztery, prawda? No, nie zawsze. Bywa, no, ale prawie. Tak. No. Bywa, że tak. no tak. No i kurde... On się leje, wiesz, kurde. Krzyż na plecach, kurde. Nie wiem, jak się nazywa, jakiś Patryk, Patryk nie wiem, Miechowski. gada, Walczy na przykład z Pudzianem, nie? i tam Pudzian gada w swoim stylu, jak zawsze, a on mówi: A ja Cię rozkrzeszę. I tak, i wchodzi. Taki, wiesz, inganu style, kurde. Myślisz, że to, 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 to... mogłoby się sprzedać? No, no stary, przecież, kurde, Polska, wiesz, kurde, w naszych czasach ta polska katolicka by zwariowała, stary, to byłby, nowy wiesz, no, no. no. a Polska też kocha Pudziana, no, to nie wiem, czym mieliby się bić ze sobą. No to, nie, no, ale to był przykład, no, to może się bić z jakimś... E... Z nowym mistrzem, prawda, na przykład. Ale chodzi mi o to, że rozgrzesz się, nie ma brzydkich słów, nie ma z, zamorduje cię, nie ma, wiesz, jak ten gadał z, z Janikowskim, ten cały z, z Anglii, prawda? Nie, on, kurde, nic, rozgrzesiesz, się, jeszcze ci robi znak, kurde. No jest. trash talk. No trash talk, kuwa. Jesus loves you i kurde, jedzie i jeszcze... był taki. Był kiedyś taki <noise> zawodnik u nas, nazywał się Matt Horwich, no, niestety... Pamiętam go, ten tak. biały z tym afro i z tą brodą. No, nie, afro to nie. Długi Ale my... włos, długie no, włos miał. Tak, po tak, prostu tak, tak, i, tak. Rudy, i, nie? I taki rudawy. No, no, no. Bo coś między mną a rudzielcem. Ale słuchaj, <laughs> i, i on rzeczywiście już miał w głowie trochę z górki. Mógł grać no. prawdopodobnie w zespole na, na kastanietach, nie używając kastanietów, tylko bujając w ten sposób głową. Dość późno się zorientowaliśmy i on kiedyś zresztą, przyjechał do Polski i został tutaj w ogóle na jakiś czas. Polubił Polaków okay. i gdzieś tam przebywał. Dostał wypłatę sobie, sobie został. Skąd nie, on bardzo dobry zawodnik, no tylko już takim, na takim trochę dłu, Z... długu neurologicznym. Okay. I, 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 on bo... był, I on był właśnie zawodnikiem, który przywoływał Chrystusa, e, e, jak i jego słowa Wychodząc do ringu, zresztą Eddie Vader e, w, w takim numerze Society. Okej. Okay. Kumasz? Tak, chyba tak. To był jego numer do wyjścia, przynajmniej tak. z dwa razy. I był, był takim właśnie mocnym katolikiem, ale takim new age'owym, który wychodził do ringu po to, żeby rozgrzeszać, więc taka postać powstała. No. I być może gdyby, gdyby nie wspomniany dług neurologiczny, to jeszcze by walczył i byłby super lubiany, bo on miał potencjał fajny taki w sobie. Wiesz, był dobrym, dobrym fajnym, miłym gościem. Ale nie, ale. Tylko ten znak, i kurde. Wiesz, jak na przykład, jak on się nazywa w tym. Są ludzie, którzy mają podpisy, jak wygrywają walkę w MMA. Ten ma, ten, ten drugi czarno skóry w WFC wagi ciężkiej. To jakoś się tak rzuca, ta czarna Black Mamba. Nie, Lewis, który Aha. będzie się bił, to taki Maruchy. No to on by właśnie znokautował tego, wiesz, drugiego ciężkiego i tak podchodzi. No, no, no. Nie wiem, mam film swój On stary. Rob... Matko nie już no, robił pompki po wygranej walce okay. z oklaskiem zresztą, ale, ale nie miał dokantującego kantującego No niestety, kurde. Dobra, panowie, jeszcze jedno pytanie. No zagląda, tu... czyta pytania, Teraz do ciebie będzie. Patrzcie, robię drugi raz to Wyłącznie, specjalnie. Nie, 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 nic. Nie mam nic. Się, nie nie mam nic. Nie ma Są nic. tematy, zaś. tematy. Nie ma nic, nie ma absolutnie nic. Panowie, teraz w moją stronę chciałbym tylko troszkę iść, bo to z Kawulem mniej rozmawialiśmy. Czy czytałeś, albo czy właśnie, o nie, inaczej. Czy, rozmawiali tak, na, czytam. czy rozmawialiśmy na nasze tematy, z, czy rozmawiałeś na nasze tematy wspólne um, z kimś w Indiach, czy z kimś z shippibo? Wiesz, to. Czy, czy, lub in, czy oni w tak Indiach... po prostu ci powiedzieli takie rzeczy? Ja w Indiach byłem z takim moim dream teamem przyjacielskim, z którym il, czasu? rozmawiam o wielu... Nie, 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 rozmawiam o wielu sprawach. Również w Polsce, więc to, że zmieniliśmy okoliczności, niewiele zmieniło. A jeżeli chodzi o, o, o ludzi tam lasu, to wiesz, to, to, to są bardzo prości ludzie, którzy po prostu y, znają, jedyną ich drogą przez życie jest właśnie roślina, i jej duch. W związku z czym rozmawianie o tam y, teoriach spiskowych, które nie są spiskowe... Nie było na miejscu. Ja tam pojechałem się uczyć, a nie ale popisywać swoją książkę. Ale że wiedzą. sami od siebie coś ci powiedzieli. A, wiesz co, no, po prostu czujesz tam, że to są ludzie, którzy funkcjonują w innej przestrzeni kompletnie. I to kompletnie prawdopodobnie. I lewitują i są, i są praktycznie cały czas podłączeni. Wyobraźcie sobie, że ktoś tam, szaman, który tam na przykład był głównym szamanem, czyli Enrique, jest, pija łaskę tam, nie wiem, dwa razy w tygodniu. No to nie ląduje. Ten chłopiec jedzie... Stary, jak dotnie stopą ziemi, to tylko dlatego, że mu się tam grafik rozjechał i grupa się spóźniła, on cały czas frunie. I to jest, i to jest wiesz, obserwowanie tego jest formą medytacji. No, jest... Zresztą w ogóle y, 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 bardzo. No dobra, nie chcę mi się wracać. No nie no, jak no teraz. Chodzi, teraz. Mi to, chodzi mi o to, że, 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 że to powiedziałeś o tym, że warto jest, warto jest takie przeżycia duchowe fundować sobie w towarzystwie wysoko uduchowionych ludzi. I, i, I jeżeli komuś się wydaje, że to nie ma znaczenia, to ja tak arbitralnie, jako stary empiryk, który długo się nie przyznawał do tego, że istnieje cokolwiek poza tym, co widzi, mogę Wam powiedzieć, że, że dru drugą równie silną substancją, którą zażywasz na takiej ceremonii, jest szaman. Równie silną jaka i łaska. Więcej, coś możesz powiedzieć? No, no, że, no, że, no że tak. Bo, że, naprawdę... bo a, łaska to... to jest miks dwóch roślin. Tak, z czego jedna jest aktywna. Czy dusz, a, druga jest, a druga jest takim inhibitorem chyba, tak to się mówi, czyli, no. te, czyli, czyli związkiem, który powoduje, że, że, że przez jakiś czas ta substancja pozostaje w organizmie. Nie jest wypłukiwana, bo DMT w ogóle jest substancją, która występuje w twoim organizmie w momencie, kiedy się rodzisz, jak w filmie Lucy. Umierasz i w stanach silnego REM-u I, 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 no I to jest moment podłączenia, tak? Okay. Rozpoczyna się życie, kończy, przechodzisz gdzieś dalej, tak? i w momencie głębokiego snu i teraz podajesz tą substancję i żeby organizm jej natychmiast nie wyrzucił, bo uznaje ją za niewłaściwą w danym momencie życia, to, 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 to gdzieś tam z iluś set tysięcy roślin w dżungli oni znaleźli drugą, która tą, która tą inhibituje, tak, czyli sprawia, że ona jest... A ten szaman? No a szaman jest czy postacią, która trzyma przestrzeń. Bo wiesz, bo w momencie, w którym się otwierasz, yy... Bardzo rzecz, wiele rzeczy możesz się wyjść, czy się oczyszczasz, nie tylko wymiotując, ale również mentalnie, ale też jesteś otwarty, więc bardzo wiele rzeczy można, może wejść. W związku z czym jest to człowiek, który chroni tą całą przestrzeń, żeby, żeby, no żeby tam no nie działy się rzeczy, które są niepożądane. A widziałem na własne oczy takie mniej pożądane historie, czyli ludzi, którzy którzy naprawdę tam nie radzili sobie z mocą tej rośliny i, i teoretycznie przecież. No co, taki chłop podchodzi, śpiewa ikarosa, piosenkę, i karosa piosenkę? Jak może mu to pomóc? Wiesz, to tak jakbyś, wiesz, obciąłby ci rękę, a mama by ci kołysankę zaczęła śpiewać. A, a, a wiesz. A jednak tamtej karosy pomagały. nie? I, i no, byłem Widziałem, byłem świadkiem wielu takich y, sytuacji, które. No ja Właśnie widzę siebie, że będzie musiał, jakbym tam pojechał, to trzeba byłoby mi tej karosy śpiewać. Ale no to i tak by ci śpiewali, no, z założenia. <laughs> nie, ale bo jestem ciągle zafascynowany, patrz, nie, nie obracam. No. Um... Konrad pierwszy zacznie, bo od nowa później na papierosa. Um, no, tu niewygodnie się siedzi, kurwa, na maksa, no, żeś mnie tak posiadził na rogu. No. Przepraszam Cię. <laughs> to akurat nie, nie moja pozycji. wina. Wojtek. Luzik, <laughs> Luzik, jeszcze raz. Um, co chciałem powiedzieć, um, bo ten... Jak byłeś blisko Nepalu, i to jest do Konrada pytanie, bo, bo Kawul tam był. Um, ja słyszałem wiele razy od... Nie byłem w Nepalu. Ja, ja słyszałem tak, też od... Ale byłeś blisko. Byłem w Indiach na górze. No, no, tak, czyli byłeś blisko. <grym> tak. <grym> Dziękuję. E, miałem, mam parę znajomych bliżej naszej, że tak powiem, stowarzys naszego stowarzyszenia, którzy też tam byli, i oni słyszeli od um, tamtych shipibo z Nepalu. Nie wiem, jak się nazywają. Ktoś wie? Bo ja nie wiem teraz. Nepalczycy. Ja się nazywam mnich jakiś z, z tam, czy nie wiem. Skąd? No z, z Nepalu, no nie, że Nepalczycy. Nepalski mnich. Dobra, <laughs> żartowniszek. Chodzi mi o to, że e, wiele razy e, słyszałem od kolegów, którzy byli u, u mnichów z Nepalu tam wysoko w górach, że oni są, że oni wiedzą, że istnieje, tylko, że zawsze jest ten fakap, co mi wkurza, ale nie wiedzą gdzie, ale słyszeli od pradziadka od 100 lat, 200, że jest wejście do Szambaly właśnie w tym Nepalu. Konrad. Nawet parę wejść chyba. Znaczy ja wie, parę, że... jest, parę jest ponoć na, na, na ziemi, a w Nepalu jest jedno. Znaczy nie wiem, ja... Konrad. No do podziemnego świata jest wiele wejść. Jedno no to... jest gdzieś tam. No, większość jest w Azji w ogóle. Bo u talibów jest. Pan to mówi, nie z takim przekonaniem, że nie tylko mu wierzysz, ale masz wrażenie, że on pod każdym ja dzwoni dzwonkiem po prostu. Halo, kto tam? To ja kończu. Na pewno na biegunie jest wejście To są Z2, Zgadzam się z Tobą. Chodzi o Antarktydę. Dokładnie. Prawdopodobnie w Ameryce też jest jakieś jedno. Góra czy dół Ameryka? Góra. Góra. Gdzieś tam, gdzie, gdzieś tam. Donald ma blisko? Wiesz, co nie wiem, wydaje mi Do się, że tak. gdzieś bardziej tam, gdzie Indianie byli, bo Indianie byli ulubioną rasą kosmitów, jeżeli chodzi o tworzenie różnych gatunków, no bo byli ci ortodoksyjni, unika to w Indianie, już nie ma takiej genetycznie. No byli oni ja bo jak on ci to mówi, no, 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 mówić. I kupujesz to stary, nie? nie no. ale, bo, a przy okazji posadzisz tu parę osób, które wytrzymają minutę powiedzą, nie, no jesteś je no. <laughs> Czemu wy go w ogóle słuchacie? <laughs> Nie, 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 ale czy ty o Nepalu... Więc ty się zgadzasz ze mną. Ameryce nie słyszałem. Słyszałem oczywiście, wiadomo, gdzieś tam Iran, właśnie może pod piramidą, pod Sfinksem, coś tam, gdzieś tam jest też wejście. A Szambala to jest, wiesz, Szambala, Shangrila, oni to nazywali tam, wiadomo, nie? Maćku, co o tym myślisz? Wiesz co? Nie dojechałem do tego Nepalu więc nie, nie wypowiem. Ale się czy słyszałeś o, ty na o pewno tym? Tak, jasne. Na pewno, na pewno nie opodal dalej, yy, czyli w Tybecie yy, no. po drugiej stronie jest, yy, jest cała, nie chcę powiedzieć rasa ludzi, ale, ale, ale właściwie taka funkcja religijna, czyli Rinpoche, czyli ludzi, którzy pilnują wejść do jaski do tych jaskiń... Do, do, tak, no? do tych jaskiń wchodzili Chińczycy zaraz po tym, jak yy, o czym było głośno również w Polsce, najechali Tybet, chociaż ciężko to nazwać, bo tam jedyną ich bronią są tacy kolesie na małych konikach, którzy, <laughs> nie wiem, tam rzucają kamieniami chyba, więc po prostu tam przyszli zrobić co muszą i, 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 i z pewnością wierzę, że wiele takich yy, różnorakich wejść tam się znajduje. Wierzę, że, że ludzie, którzy utrzymują wibracje naszej planety na dużym poziomie świadomości, prawdopodobnie do takich miejsc próbowali wchodzić, przebywali, tudzież przebywają nadal, ale nie mam wiedzy, która tak, tak przekonująca jak Konrad o tym, że tam tu jest dwa, tu cztery wejścia do podziemnego ale, świata. Ale czekaj, czy ci Rimpo, czy do dzisiaj są? Wiesz co, no istnieje. Znaczy że... można, można, przeczytać, można przeczytać nawet wywiad z takim, z takim jest, jest taka książka, która się zwa Ręce precz od tej książki. Pod pseudonimem, je, 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 taki je, je. Niemiec pisze, on po pisze pod pseudonimem Van Helsing i on tam przedrukował nawet ten wywiad z... Z, z, z Właśnie z takim tam, Lamą Rinpoche'e i, 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 i mnichem tybetańskim, który był predestynowany do pilnowania tych przestrzeni i on tam, no krótko mówiąc, sprawny dziennikarz zawiódł go w ślepy zaułek i troszkę zdradził za dużo niż chciał zdradzić i to jest fascynujące, czytanie tego wywiadu takiego niby nieciekawego i takie ciągnięcie za ucho ale, 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 ale jak się czyta to pierwszy raz i ma się masz tą jakiekolwiek... książkę na chacie? tak, jak się czyta to po raz pierwszy i, 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 i się ma jakiekolwiek pojęcie o tym i, i łączy się trochę fakty no to mrozi krew w żyłach ten wywiad a tak? możesz, jutro będziesz jutro jesteś na mieście? no tak, tak weźmiesz mi ją wieczorem? Jak zadzwonię do Ciebie? Weź, weź, weź. We, we. Mogę... A nie do... za darmo, no. Wiesz, że ja weź, przecież, hello, Ty jesteś skarbownik, ja jestem tutaj ten, jak się mówi, od... Ale po, nie, bo jadę do Chorwacji i... Pożyczę żaj... ci ją, tak. Super. Będ, trochę... Ale nie chciałbym, żebyś tymi tłustymi palochami od, od, od tego żelu na skórę do Nie, nie daję, nie, nie daję, nie, nie daje. Nie. nie. Może być trochę piasku... Bo jak będą chociaż... posklejane strony, to będę miał wątpliwości. Nie, bo sklejane nie będą na pewno... Że, jak się mówi, krem do opalania też nie będzie, może być e, chociaż piasku nie ma, bo idę na, na dzikie plaże, gdzie są kamyki też nic nie będzie, będzie okej okay. dobra, dobra. kanapki z dżemem też nad nią nie zjem, wiesz że co Pasuje mi, mi to. No. dobrze, panowie e, Kondzie, jesteś obrażony trochę? <laughs> nie, dlaczego? <laughs> bo tak mi niewygodnie mi to po prostu no, żeś mnie tak posadził na rogę i muszę na stop się przekręcać rozumiem e, Zapra widzimy się za 2-3 miesiące. Będziemy tak robić raz na 2-3 miesiące. Eee, dzieci lasu, podcast Czerwona Kartka. Ja bym, to, no. ja bym dorzucił jeszcze kilku dzieci lasu. Znaczy, nie. E, rozmawiałem z, z twoim e, kolegą, moim kolegą Waldemarem. Waldemar Alde... też jest, mógłby być no, spokojnie dzieckiem lasu. Waldemar jest w USA. Pozdrawiam. Nie jest w Polsce. No parę dni temu był w USA. A parę dni temu był, ale no. samoloty, w parę godzin możesz zmienić pół kule, no. Po, powiedziałem mu o... To nie jest teoria spisku, stary. Wiem. Podobno. Pa, e, e, parę dni temu, jak mi pisał... A nie, że mówisz, że półkulę teoria spisku. Znaczy o, 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 o samolotach, to akurat... Też możemy gadaliśmy Też o... gadaliśmy, to jest dużo fejków nie, ja nie też. Wchodzę. ja we Flat Earth nie wchodzę. Nie, ja też nie. Weź, stary. Ja wchodzę. No dobra, dobra. No to... to ci wyślę parę artykułów, ale dzisiaj nie, no, mi wytłumaczysz, ale ja, jestem, ja wszystko z przyjemnością przeczytam i... i, 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 i Za rzeką i, byli, i, i, tam się nie zagina. I, tak? i będę <laughs> wątpił. Nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że... Zaraz później ci pokażę. Nie będziemy... Ja chętnie zwątpię w to, że Ziemia jest okrągła. Znaczy ja nie... Ja, na ja broń nie Boże nie gotowy, mówię, że, że jest płaska, ale jest tak jak rozmawialiśmy, jest może bardziej jak piłka od rugby, cokolwiek. Okrągła, okrągła, jak kurde moje... Nie wiem co. Jak moja buzia? Nie jest. No, czy taka jak też, jak globe. globe. Okay. Nie, 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 nie. Są takie, wiesz, szybko mówiąc, e, nie ma na przykład, z pamięci jadę, chyba nie ma um, jak się nazywa? Z Johannesborgu nie ma samolotu do Montevideo? No. Widzisz, widzisz to na, na na tej mapie globowej, co mamy ze szkoły, Tak. Ta. Tylko, że samolot leci z Johannesburgu gdzieś do Senegalu mm -hmm. i z Senegalu, um, jak się mówi, tankuje, dotankowuje i leci do Montevideo. Mm -hmm. Ale jak to widzisz na tej mapie, którą my znamy, to robi tak. Ale jak patrzysz na tą mapę no ONZ-owską, ja to, to jest na linii prostej. Whatever, ziom. Tak, Pokażę tak, ci tak, później. Tak. No no, ziom, no jest to zastanawiające. Pa, pamiętasz no? taką scenę z Monty Pythona, że oni tam jadą na tych udawanych konikach? I pierwszy dialog, jaki wchodzi, i ten chłop mówi do, do jakiegoś tam kolesia na osiołku, też udawanym, mówi, i dlatego właśnie ziemia ma kształt banana. I tak ładnie zakończymy ten program. Żył od Briana. O. Żył od Briana, tak. Na Netflixie się pojawi. Czy Święty Graal. Święty Graal mo, to jest klasyk. A klasyk. może Święty Graal, święty masz rację. Bo Żywot od Briana to jest y, tam się czasy Jerozolimy. No. Tak. Ale też A dobry. Jeszcze jest historia świata, jest coś takiego? Świ Ale Monty to jest, Nie, to nie jest Monty Pythona. Wiesz, jest. Historia świata jest Melabruksa? Melbruksa tak. Melbruksa Mel historia świata, kurde, też kosmos. Są historię wiesz z Rzymianami, z. Tak, 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 jest tak, tak, tak półtorej ja. godziny jest ja taka Dobrze. Ja. dobrze mo, chłopaki, za 2-3 miesiące wpadniecie? Po tak, wakacjach. chętnie. Dobrze? E Konradzie, życzę Ci wszystkiego najlepszego z wakacjami. Zajemnie, dziękuję. Ym, ym, porozmawiamy też o filmach i wiem, że robisz to, i więc trzymam kciuki. Tobie nie trzymam kciuki, bo Ty masz już wiesz. Pff, jesteś wiesz. Pan, który Fak trzyma. Of. Nie musisz trzymać kciuki, kurde wiesz, dajesz radę. Mi są Twoje kciuki niepotrzebne, ale to jest zwykłe po prostu okazywanie sympatii. No, trzymaj to za jest mnie miłość. Kciuki. Trzymam, dobra, trzymam za ciebie kciuki, chociaż. Wiem, że dasz sobie radę. Mówię masz KSW kolejny koniec czerwca, 9 czerwca. No o, widzisz, to że pomyliłem się. No dobra, dobra. Chciałem... Chociaż chciałem dobrze. Na początek czerwca. Wiem, wiem, wiem. Myślę, że pod koniec, początek czerwca. Ergo Arena, w Sopocie, granica Sopot Gdańsk, widzisz, wiem. Tak. Tylko się daty pomyliłem. Mnie zaskoczyłeś, no? Nie, nie. nie. Także rzeczywiście. był mam... w dobrym miejscu, ale nie tego dnia. Tak. Co to za frajda, powiedz. Tak, nie wiem. Panowie, jeszcze raz życzę wam miłego dnia. To była Czerwona Kartka. Moi goście byli, żeby nie było, że nie znam was. Że... <laughs> Zrobiłem was teraz. E, Maciek e, tutaj oraz Konrad tu, Ryszard tu, Dawid tu, Konrad Nieworski. Bardzo pani dziękujemy. M Maciek Kałurski, do... ja jestem e, Piotrek i umyjcie zęby przed spaniem.